Andrzejkowy wieczór wróżb to z pewnością jeden z najbardziej tajemniczych zwyczajów. Kto z nas choć raz nie przelewał wosku przez dziurkę od klucza, czy nie wróżył z fusów herbaty? Niektórzy wierzą w tego typu przepowiednie, inni traktują je z przymrożeniem oka. Zapytaliśmy gwiazdy, jak one spędzają Andrzejki i czy mają swoje ulubione wróżby. Doda: lubię Andrzejki, ale zazwyczaj pracuję w trakcie tego dnia na scenie. Zawsze lubiłam czarować, a w liceum miałam ksywkę Merlin. Niestety nie od Monroe, tylko od sławnego czarodzieja. Zatem jak wróżyć z wosku, to tylko do mnie. Karolina Korwin-Piotrowska nie świętuje. W dzieciństwie wróżby jakieś robiłam, teraz nie. Klaudia Wiśniowska: Andrzejki świętuje w Wigilię Święta Andrzeja, czyli dziś. Mam prawdziwą obsesję na punkcie wróżenia, w sumie przez mamę, bo gdy byłam mała, w Andrzejki do mamy przychodziły koleżanki i wróżyłyśmy. Nie wyobrażam sobie świętowania bez lania wosku. Druga wróżba to ustawianie butów, czyj but pierwszy wyjdzie z pokoju, ten pierwszy wyjdzie za mąż. Tyle że w moim przypadku to się akurat nie sprawdziło. Lubiłam też robić serce, na którym pisałam imiona chłopców, a potem wbijałam igłę w odwrócone serce wróżąc, jak będzie miał na imię mój chłopak. Wróżyłam też z koleżankami wkładając pod kubki różne przedmioty, obrączkę, monetę i koniczynkę lub coś co przynosi szczęście, to była wróżba na nadchodzący rok. Wróżby lubię nie tylko w Andrzejki, moja mama lubi stawiać fasjanse i kiedy mam słabszy dzień idę do mamy. Ona stawia mi pasjansa, jeśli akurat jest na to właściwy dzień. Muszę powiedzieć, że to mi się często sprawdza. W tym roku będę wróżyć z mamą, dziś wybieram się do niej, a jutro idę z koleżankami na imprezę andrzejkową. Ogólnie jestem bardzo przesądna. Jeśli drogę przebiegnie mi czarny kot, to wracam. Na imprezach andrzejkowych chętnie chodzę do wróżek. Jestem też w bardzo dobrym kontakcie z wróżbitą Andrzejem, który rok temu wywróżył mi kołyskę na 2019 roku rok. Wróżb nie traktuję w 100% poważnie. Podchodzę do nich z pewnym przymrużeniem oka, ale wierzę, że coś jest na rzeczy, że coś w tym jednak jest. Eliza Gwiazda: oczywiście, że będę świętować. Ja celebruję wszystkie polskie zwyczaje, uwielbiam pielęgnować tradycję i przekazywać ją kolejnemu pokoleniu. A ponieważ dziś wiele kobiet układa sobie żyć na nowo po rozwodzie, w związku z tym możemy ponownie bawić się w wróżby andrzejkowe, które są w większości związane z przepowiadaniem przyszłości w związku. Z andrzejkowych wróżb szczególnie lubię przeplatanie butów, zdejmujemy buty i sprawdzmy, który z nich pierwszy wyjdzie za próg domu, właścicielka tego bucika pierwsza wyjdzie za mąż. Oprócz tego będę lała wosk z córeczkami, jedna z nich ma już upeczoną drugą połówkę i będzie sprawdzać, czy dobrze wybrała. Olaciu: oczywiście, że obchodzę Andrzejki. Co roku jest to dla mnie świetna zabawa w gronie przyjaciół. Moja ulubiona jest wróżba z butów. Dzięki tej wróżbie można sprawdzić, która z panien biorących udział w zabawie pierwsza wyjdzie za mąż. Buty należy ustawić wzdłuż ściany w stronę drzwi. Następnie trzeba przekładać buty w kierunku progu. Wierzy się, że dziewczyna, której but jako pierwszy go dotknie, jako pierwsza zmieni stan cywilny.
A jako, że większość moich przyjaciółek jak i ja jesteśmy pannami, to ta wróżba jest dla nas najbardziej ekscytująca, ale oczywiście traktujemy to z przymrużeniem oka. Dominika Zasiewska. Jestem na maksa przesądna, ale Andrzejki obchodziłam tylko jako dziecko, lejąc wosk przez dziurkę od klucza. A w tym roku Andrzejki spędzę w pracy, więc ten dzień nie będzie się niczym różnił od innych. A wy jak spędzicie Andrzejkową noc? Proszę zasubskrybuj kanał. Dziękuję za likę.